Witam szanowne panie, witam szanownych panów na kolejnym spotkaniu przyjaciół Orońska, przyjaciół Centrum Rzeki Polskiej w Orońsku, a powodem do tego są imieniny patrona Józefa Branta. Ale nie przedłużać, chciałbym powitać imiennie bardzo bliskie naszej instytucji, naszemu sercu osoby. Otóż chciałbym serdecznie powitać panią Dorotę Bojarską, która jest prawnuczką Józefa Branta. Witam serdecznie pana Aleksandra Pruszaka, który jest koordynatorem linii właścicieli Orońskich. Witam serdecznie naszych przyjaciół, a szczególnie gorąco witam pana prezesa Marka Jasińskiego, naszego przyjaciela, donatora, o którym jeszcze dzisiaj podczas koncertu tylko państwo będziecie mogli usłyszeć. No i witam serdecznie dyrektora zaprzyjaźnionej instytucji Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Ryszarda Miaska. Witam serdecznie. Dobry wieczór państwu. Teraz to już naprawdę ja. Mam niezwykłą przyjemność zaprezentować państwu dzisiaj dalszy program naszego dzisiejszego spotkania. Będzie to występ zespołu Altango w programie koncertowym Tanga Świat. W wykonaniu czwórki instrumentalistów i solisty tenora usłyszymy za chwilę utwory z różnych stron naszego globu. Będą to utwory na przykład takie jak tanga argentyńskie, polskie, niemieckie, włoskie i inne. Będą one instrumentalne bądź wokalno-instrumentalne. Zespół Altango powstał w 2004 roku. Jego założycielem jest Paweł Boski, pasjonat tanga, menadżer zespołu i pomysłodawca jego programów koncertowych. Członkowie zespołu są absolwentami Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W ich repertuarze są przede wszystkim utwory z tak zwanej złotej ery tanga, czyli z lat 1920-1940. Ale grają również tanga współczesne, bądź takie, które zespół skomponował na specjalne zamówienia. Powiem jeszcze tylko kilka słów na temat składu zespołu, ponieważ od czasu druku zaproszeń, które państwo posiadacie, uległ on niewielkiej zmianie. Zaśpiewa dla nas Piotr Rafałko. Na skrzypcach zagra Christian Danowicz, muzyk, który specjalnie dla państwa przyleciał dzisiaj z Genewy. Na akordeonie zagra Jarosław Kutera. Na kontrabasie Konrad Kubicki i na fortepianie elektronicznym Tomasz Pawłowski. Ja jeszcze państwu powiem, że zespół wydał płytę zatytułowaną właśnie Tanga Świata. Mam ją w tej chwili w ręce. Po koncercie będzie można nabyć tą płytę. Zespół będzie ją sprzedawał, także zachęcamy. A mnie nie zostaje już w tej chwili nic innego, jak życzyć państwu udanego wieczoru i niezapomnianych wrażeń muzycznych. Zapraszamy zespół Altango. Thank you.
szarzeje, świat się zmienia, opadają z nas marzenia, jak jesienne zwiędłe liście z drzew. To jesień, to miłości naszej jesień, pożegnanie z sobą niesie, pożegnanie jasnych dni, słonecznych dni. W jesienną noc, ponurą w noc, deszczową, zimną noc, żegnamy miłości Jani. Teraz najważniejsza nagroda dzisiejszego wieczoru. Tytuł mecenasa roku 2007 i brązową statuetkę Atamana otrzyma za chwilę firma, której zawdzięczamy wydanie pięknego katalogu do wystawy pani Barbary Falender. Dzięki tej dotacji katalog uzyskał atrakcyjną edytorską formę i podobnie zresztą jak sama wystawa cieszył się dużym powodzeniem. Jest nam tym bardziej miło, że firma Chmielne Inwestycje, bo o nią właśnie chodzi, ma swoją siedzibę w Warszawie, a mimo to doceniła wysiłki tak niewielkiego w porównaniu ze stołecznymi gigantami ośrodka sztuki, jakim jest Centrum Rzeźby Polskiej. Ja zapraszam do nas pana dyrektora firmy Chmielne Inwestycje, Marka Jaśnińskiego. Szanowny panie prezesie, pozwolę sobie przeczytać certyfikat. Kapituła 5 edycji konkursu Mecenas Roku zaświadcza, że firma Chmielna Inwestycja Spółka z o.o. w Warszawie jest laureatem nagrody Atamana i otrzymuje tytuł Mecenasa Roku 2007 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. I tu następujące stosowne podpisy. Dziękuję i gratuluję serdecznie. No i nagroda główna. Szanowny panie prezesie, proszę uprzejmie. Chciałbym się powiedzieć po prostu dziękuję, ale pozwoli pan, że jeszcze trzy zdania tylko. Ja myślę, że wspierając kulturę niosącą wartości, które nie ścigają się z wydarzeniami na pierwszych stronach tabloidu, jest służeniem ojczyźnie, panie prezesie. I chciałoby się za poetą powtórzyć, komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Też trzy zdania. Bardzo proszę. Przede wszystkim jestem zaszczycony i głęboko wzruszony, ale w równym stopniu jestem zażenowany, ponieważ uważam, że sponsorowanie kultury to może niekoniecznie powinien być obowiązek firm i spółek, ale to powinien być dobry obyczaj. I aby tak było zawsze. Sądzę, że jak długo rzeźby Barbary Falender, to są cztery strażnicy, pilnują tego gmachu u nas przy ulicy Chmielnej, no to tak długo nasza przyjaźń z Orońskiem będzie trwała, a tak łatwo się nie da ruszyć.